Dzień dobry wszystkim, mamy nowy piękny dzień. Wczoraj po powrocie ze Skywalka postanowiliśmy wyruszyć dzisiaj na Śnieżkę. Będziemy startować niebieskim szlakiem od świątyni Wang. Przyjechaliśmy sobie od strony Karpacza i tutaj przy drodze Justyna wypatrzyła takie miejsca parkingowe. Wcześniej były parkingi, ale już się zmartwiliśmy, bo były zapchane i baliśmy się, że nie będziemy mieli skąd wystartować. Wstaliśmy dzisiaj o 6 rano, ale dopiero około 9 wyszliśmy z kempingu, także dosyć późno, ale na szczęście znaleźliśmy to miejsce parkingowe. Współrzędne do tego parkingu wrzucę Wam w opis filmu. Plecaki spakowane, kapelusz od Teosia założony, drużyna gotowa, więc ruszamy na Śnieżkę. Troszkę się zapędziliśmy, od razu stąd poszliśmy pod górkę, widząc, że też ludzie chodzą tędy, ale to było dojście do jakiegoś ośrodka, do jakiegoś hotelu. Także schodzimy z powrotem na ulicę i idziemy w kierunku Wangu. Znaleźliśmy niebieski szlak, zaczyna się tuż przy świątyni Wang. Jak widzicie tam z tyłu przy kasach małe zamieszanie, a my ruszamy w drogę. Jesteśmy już kawałek od samotni, tam zrobimy sobie przystanek, zjemy coś, ale idziemy teraz malowniczym fragmentem szlaku, mówię Wam, jest pięknie. Teoś ma radochę, cały czas sobie skacze po kamykach. Zrobiliśmy sobie mały przystanek przy domku myśliwskim po drodze do samotni i zobaczcie, jakie tu są piękne widoki. Kamera nie oddaje tego, co można zobaczyć ludzkim okiem. Rozłożyliśmy tymczasowy obóz przy samotni. Jemy sobie kanapeczki i kabanosiki. Odpoczywamy. Teoś łobuzuje. I zaraz ruszamy w dalszą drogę, bo nas wieczór zastanie. Nie mamy dobrego tempa. To już u góry zrobiło się zimno. Myślę, że dalej będziemy się ubierać już. Na szczęście mamy duże plecaki. Wzięliśmy ze sobą duży zapas wody, bo wiecie, z każdym metrem w górę rośnie jej zapotrzebowanie i rośnie jej cena, jej wartość. I wzięliśmy też ze sobą ciuchy na zmianę, tak żeby ubrać się już u góry. A na razie wcinamy, odpoczywamy i cieszymy się widokiem. Minęliśmy właśnie strzechę akademicką i tu po drodze do tego schroniska zrobiło się tak zimno, musieliśmy się ubrać, a w tej chwili rozbieramy się, bo słońce zaczęło świecić i jest mega gorąco. Maja podbiła kolejne pieczątki w swojej książeczce
PTTK i na razie mamy taki mały postój i podziwiamy kolejne piękne widoki. Piękna panorama. Zobacz, Maja, tam gdzieś w tamtą stronę jest nasz dom. Widzisz? Ktoś ma przerwę na drzemkę, gdzie mu będzie lepiej. No i długo tak nie przeszliśmy. Musieliśmy się zatrzymać. Teo się rozespał się na dobre. Także mamy kolejny przystanek w drodze na szczyt. I tak sobie spacerujemy. I moi drodzy, ostatnie podejście przed nami. Odpoczęliśmy sobie chwilę w Domu Śląskim, w schronisku, uzbieraliśmy trochę sił i teraz ostatni wysiłek, podejście pod Śnieżkę. Hurra! Pełen entuzjazm. Troszkę nam już się nie chce, ale dobrze, że woda zeszła z plecaków, to plecaki... 11 km przeszliśmy. O, elegancko. Dobrze, że woda zeszła z plecaków, to są trochę lżejsze. Na podejście pod szczyt wybraliśmy ścieżkę za kosami i powiem wam w sekrecie, że mam Pietra. Niby jesteśmy na ziemi, cały czas sobie to tłumaczę, ale z drugiej strony są takie widoki. A ten wczorajszy skywalk naprawdę, naprawdę dał mi w kość. Troszkę się boję. Ale pięknie. No powiem wam, że się wpakowałem, ale idę do przodu. Justyna dała mi fory, żebym mógł spokojnie, bez nerwów, bez dzieci wchodzić. Staram się nie patrzeć w dół. Uwierzcie, to dla mnie jest mega walka. Nie chodzi tutaj o zmęczenie, bo ten szlak jest taki przyjemnie męczący. Całkiem dobrze się wspina. Ale słuchajcie, co tu jest obok. Nawet tam nie patrzę, wiecie? Pokazuję wam na ślepo. Oja. No jeszcze nic, parę metrów. I można schodzić. Powiecie pewnie, skoro ma lęk wysokości, na jaki kij pcha się w góry. Ale wiecie co? Trzeba walczyć ze swoimi słabościami. Jestem tego zdania. W miarę możliwości je pokonywać. Mimo, że dla mnie strasznie, to jest niesamowicie pięknie.
Idą moje skarby. Siema bohaterze, piona. Ale mocna piona, nie spadnij do tyłu, chodź. I chodźcie bohaterki moje. Udało się, super. No jeszcze 4 schodki. I jesteście. Super. Chodźcie tu na tulaka. O, Mary już poleciał. Brawo! A na szczycie znajduje się kapliczka świętego Wawrzyńca. No to połóż, synek, kamyk u góry i dzięki tobie Śnieżka urośnie o parę centymetrów. Ciekawe, czy to ten sam, co nas budził w nocy. Zobaczymy. Co słychać po czeskiej stronie? I kolejne pieczątki na pamiątkę. Kupiliśmy jeszcze sobie pamiątkowy kubek do kolekcji prosto ze Śnieżki. Ale mieliśmy farta, weszliśmy na ostatni moment, bo właśnie sklepik się zamknął. A gdybyście nie mieli ochoty wspinać się na Śnieżkę, to po czeskiej stronie możecie wjechać na szczyt gondolą. O, zobaczcie, troszeczkę daliśmy plamy z tym dołożeniem się do piramidy. Jak możecie tutaj przeczytać, nie będziemy sprawdzać, czy kopczyk rośnie, nie budujemy innych. Była Pomorska Góra Piachu, a teraz Królowa Karkonoszy zdobyta! A Teoś sobie siedzi na granicy. Dobra, wracamy do Polski, bo wiecie, jeszcze nam jakąś kwarantannę przyłożą. Stąd to chyba już na pewno widać nasz dom, co? Teoś, widzisz? Nie. Tam jest. Pokaż paluskiem. Pokaż paluskiem. Tam. Teraz widzisz? Widzisz? To pomachaj dziadkowi. Cześć, dziadek. A dzisiaj moją bohaterką tego odcinka jest Maja. Ona wybrała drogę na Śnieżkę za kosami. Ja powiem wam, dało mi to nieźle po garach. Bałem się strasznie, a Maja twardo wchodziła, nawet wchodziła na punkty widokowe. Super ryba. No i oczywiście Teoś, który tak samo drogę za kosami pokonał sam na własnych nóżkach. Buziaka dasz? Tak myślałem. A, było. Nie zapominając oczywiście o mojej żonce kochanej, która dodawała mi, mnóstwo otuchy.
I to ona powiedziała mi, że dam radę wejść. Ale przepaść, normalnie wiecie co, sam nie wierzę, że tu jesteśmy. Majo nie łapnie tak za rękę. Niesamowite. Idąc za kosami nie bardzo miałem okazję, żeby popatrzeć w dół. Kilka razy zerknąłem, także teraz nadrabiam widoki. Raz te osiał wejść na górę, raz te osiał wejść na górę, raz te osiał wejść na górę, zobaczyć co tam jest. A druga strona tej góry, a druga strona tej góry, a druga strona tej góry, to wszystko co tam jest. Zatrzymaliśmy się w Domu Śląskim po drodze, zjedliśmy sobie lody, teraz dzieciaki jeszcze jedzą frytki, kupiliśmy sobie jeszcze taką pamiątkową szklaneczkę do kolekcji i butelkę wody, bo słuchajcie, 6 litrów to było dla nas za mało, nie starczyło nam na powrót. I wróciliśmy, trochę nam się zeszło, jest godzina 22 równiutko, dzieciaki już są w samochodzie, a my zrobiliśmy dzisiaj 24 km. A ile tysięcy kroków? 37 125. To chyba... szliśmy 11 godzin. Szliśmy tak, do góry na dół, no i z przesiadkami. W schroniskach zajęło nam to 11 godzin. Także zbijamy się na kemping. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Raz te osiał wejść na górę, raz te osiał wejść na górę, raz te osiał wejść na górę, zobaczyć co tam jest. A druga strona tej góry, a druga strona tej góry, a druga strona tej góry, to wszystko co tam jest.